Hej, Siemano, ludzie, Sebek Strycony, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc tym odcinkiem rozpocznę dzisiejszy dzień. Dzisiaj jeszcze będzie live, myślę, że tak koło godziny 10. Postaram się już rozpocząć live, a także serdecznie Was zapraszam. Co będzie na live, no to zobaczycie. Myślę, że Wam się spodoba, tak jak ostatnio. Ale dobra, lecimy teraz z FIFO. jak widzicie nazbierało mi się trochę dużo pieniążków, mam prawie milion, a dlaczego, dlatego że udało mi się sprzedać turę, już wam pokazuję o co chodzi, wchodzimy sobie w events i tutaj zbierałem sobie, czekajcie to nie tu, o! Zbierałem sobie na tego oto piłkarza, i trafił mi się Turej. udało mi się go sprzedać za ponad milion. Długo go nie mogłem sprzedać, chyba z 5 dni, nie 5 dni, ale 4 dni się męczyłem, aż w końcu go sprzedałem. Jak widzicie, mam tutaj czterech piłkarzy. No i dobra, otworzymy sobie dzisiaj paczuszki. Mam troszeczkę paczuszek. Dobra, wychodzimy stąd. Jak na razie to tutaj nic ciekawego, jak widzicie, nie ma. Trochę lipa. Myślałem, że będzie coś fajnego. Ale nie ma nic. Więc otworzymy sobie mam tu jakieś paczuszki, tak na dzień dobry. W moim składzie tutaj raczej się nic nie zmieniło, jak widzicie. A nie, wrzuciłem sobie tego. A zaraz... Eee, dobrze, wejdźmy sobie może teraz tutaj otworzymy sobie paczuszki, które mam dwi Mam dwie paczki Propak. mam tutaj trzy paczuszki te z, e, z tego eventu, e, tam gdzie miałem, te gdzie trafiłem turę, e, akurat miałem takie szczęście, że mm, w tym wyzwaniu wypadali mi cały czas piłkarze i tam właśnie mi turę wypadł, e, mam tu jeszcze paczuszkę gold player, weteran i hero, hero zrobiłem sobie wczoraj, ale zacznijmy sobie od tych propaków i zobaczymy co tutaj wpadnie. Eee, cyk, 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 cyk. No i w sumie nie ma nic ciekawego, no to wiadomo, ale piłkarze tam się do czegoś zawsze przydadzą. <laughs> Dobra, otwórzmy sobie tą drugą paczuszkę i zobaczymy co tutaj będzie. Pojedziemy sobie tak, tak, tak. Tak i tak no w sumie ten Klaus tutaj 72 najwięcej reszta to nic ale i tak to wszystko pójdzie eee, dobra jedziemy dalej dobra otwórzmy sobie może tego gold playera zobaczymy co mi tutaj wpadnie jakiś złoty piłkarz zobaczymy co to będzie eee, o żyro polak Mamy Polaka ale no niestety no nic ciekawego <laughs> dobra weźmy sobie zobaczymy jaki weteran mi tutaj wpadnie. <laughs> Przepraszam. I uwaga. No o, dobra e, jestem ciekaw jaki hero będzie tak jak już mówiłem wcześniej wczoraj w nocy sobie już skończyłem tamto e, wyzwanie. I zobaczymy, jaki będzie hero. Uwaga! I bum! Wow! Pięknie! Young 88! No to już można być zadowolony. Young 98 plus 2. No to powiem Wam, że podoba mi się. Podoba mi się to. Ale dobra, teraz jeszcze zostały mi te trzy paczuszki i zobaczymy, co w tych paczuszkach w panie. Fajnie, jakby wleciał mi jeszcze turę, bo ogólnie nie zależy mi za bardzo na tamtym piłkarzu i nawet mógłbym go sprzedać, ale ciekawy jestem, co mi wpadnie w tych paczkach. Tak jak mówię, wszystkie wszyscy piłkarze wpadali mi w tych wyzwaniach. Tam i uwaga, o! Czerysze. No, jego nie mam, więc spoko. Zobaczmy sobie kolejnego. Wolałbym, żeby to był Turę. I uwaga. Ach, ale też go nie mam, zobaczcie. Nie mam go. No, byłyby niezłe jajka, gdyby mi się udało zebrać, a nie byłoby już Turę, a ja go sprzedałem. Ale ja, tak jak już powiedziałem, nie zależy mi za bardzo na tamtym piłkarzu, więc yy, pewnie sprzedam wszystkich tych piłkarzy. I uwaga, ostatnia paczuszka w tym odcinku. I co to będzie? Czy to będzie powtórka? Czy to będzie jakiś piłkarz, którego. Nie mam... uwaga, nie mam go. Pięknie! Diego Alves, kolejny, o, goalkeeper jeszcze. Wpada mi tutaj. Więc lecimy tutaj do mm, planów. <laughs> no i zobaczmy, jak to wygląda. A tu. Aha, no to, 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 to nie, oczywiście, że nie. E nie Będzie siedem piłkarzy, już zobaczcie, pyk, o, i tak to wygląda, więc powiem szczerze, no nieźle, <laughs> mam siedmiu piłkarzy jak widzicie, Lotin, Ture i Aleksandro, brakuje mi, żeby mieć tego piłkarza. Ale zobaczymy, jeżeli ten jeszcze iwencik się tutaj pokaże, nie wiem, nie mam pojęcia, może będzie dzisiaj, albo nie wiem, nie mam pojęcia, możecie mi napisać w komentarzu. Eee, ale nie wiem, no, powinien być, bo tutaj widać, że jest jeszcze jeden week i trzy dni, więc. A jeszcze się pobawię w, te, w ten iwencik. Może akurat mi się uda jeszcze trafić turę. No mówię, turę mi wpadł tylko i wyłącznie. Eee, w tych wyzwaniach tylko ci trzej piłkarze, których teraz widzieliście, wpadli mi teraz z tych paczuszek, z wymian, a tak to mi wszyscy wpadali i jeszcze nawet nie miałem powtórki żadnej. Dobra, mordeczki, to bym na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, zapraszam Was jeszcze dzisiaj na live'a No i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z FIFY Mobile. No dzisiaj yy, otwierałem sobie paczuszki, jak widzieliście, no za bardzo nie ma dzisiaj co tutaj robić. Yy, myślałem, że będzie coś fajnego, ale nie ma. Eee, robię sobie oczywiście jeszcze wam szybciutko, tylko pokażę właśnie tutaj te. Eee, gdzie to było? Tutaj. Eee, mało mi brakuje tutaj do eee, lasena tylko 8 tych znaczków. No gorzej już z tymi innymi, ale zbieram sobie jeszcze na moratę. No tutaj już. Brakuje mi 25 tych znaczków, i tutaj w sumie niewiele już mi brakuje do tych retro talent. Token. Chciałbym zdobyć tego moratę. Także pozdrawiam Was serdecznie. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. I zapraszam na live. A. Cześć!